Wykonajmy teraz zadanie trzecie. I popatrzmy, w podpunkcie A dodajemy liczbę czterocyfrową do liczby dwucyfrowej. I popatrzmy, jak to zapiszemy. Zapisujemy to w ten sposób, że liczbę, która ma więcej cyfr, zapisujemy powyżej, a poniżej tej cyfry zapisujemy liczbę, która ma mniej cyfr. Zapisujemy, że te dwie liczby do siebie dodajemy, no i zabieramy się teraz za wykonanie takiego dodawania. Pamiętaj o tym, że zawsze musimy rozpocząć od dodawania jedności. 9 plus 8 jest równe liczbie 17. W związku z powyższym tutaj zapisuję siódemkę, natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, to jedynkę musimy zapisać już tutaj nad rzędem dziesiątek. I w tym przypadku teraz dodajemy te trzy liczby do siebie. 1 plus 5 jest równe liczbie 6 i 6 plus 4 jest równe liczbie 10, w związku z powyższym 0 zapisuję tutaj pod rzędem dziesiątek, natomiast jedynkę zapisuję wyżej. Teraz dodajemy do siebie te dwie liczby. 1 plus 4 jest równe liczbie 5, w związku z powyższym piątkę zapisuję pod rzędem setek. Dwójki już nie mam do czego dodać, dlatego zapisuję ją po lewej stronie piątki. Oznacza to, że liczba 2459 dodać 48 jest równa liczbie 2507. Popatrzmy teraz na podpunkt B, w którym mamy 4789, do tej liczby dodajemy 569, czyli do liczby czterocyfrowej dodajemy liczbę trzycyfrową. Czyli tutaj znowu liczbę czterocyfrową zapisuję powyżej liczby trzycyfrowej, czyli muszę pamiętać o tym, żeby jedności stały pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami. I oczywiście tutaj też muszę zapisać, co robię, czyli że dodaję. Zabierzmy się zatem za wykonanie dodawania. 9 plus 9 jest równe liczbie 18, więc ósemkę zapisuję pod rzędem jedności, jedynkę zapisuję powyżej. I teraz w kolejnym kroku ja muszę te trzy liczby do siebie dodać. 1 plus 8 jest równe liczbie 9 i 9 plus 6 jest równe liczbie 15. Dlatego piątkę zapisuję tutaj, jedynka wędruje już nad rząd setek. I teraz te trzy liczby muszę do siebie dodać i tu będziemy mieli 1 plus 7, to jest liczba 8 i 8 plus 5 jest równe liczbie 13. Dlatego trójkę zapisuję tutaj, a jedynkę przenoszę dalej i te dwie liczby teraz do siebie dodaję. 1 plus 4 jest równe liczbie 5, dlatego piątkę zapisuję tutaj. Oznacza to, że 4789 dodać 569 jest równe liczbie 5358.